Koniec protestów rolników we Francji i Portugalii. Hiszpania zapowiada ogromne protesty rolników. Michał Kołodziejczak pojechał kontrolować granice. Bezcłowy handel z Ukrainą zagrożeniem? W ostatnich tygodniach i dniach Europa stała się areną narastającego niezadowolenia i frustracji wśród rolników, którzy uważają, że są pomijani i ignorowani przez polityków oraz krajowe i unijne instytucje. W różnych krajach, takich jak Francja, Niemcy, Belgia, Polska i wiele innych, rolnicy zdecydowali się na organizowanie protestów i blokad drogowych, aby wyrazić swoje niezadowolenie i klarownie przedstawić swoje postulaty. Sytuacja rolników w tych krajach, charakteryzująca się szczególnym stopniem trudności i złożoności, skłoniła ich do podjęcia działań mających na celu przyciągnięcie uwagi społecznej oraz skoncentrowanie uwagi decydentów na istotnych kwestiach dotyczących ich sektora. W wyniku działań francuskiego premiera Gabriela Attala, dwie kluczowe organizacje rolnicze we Francji, Związek Młodych Rolników oraz największy francuski związek rolników, zdecydowały się zawiesić protesty i zlikwidować blokady drogowe na obszarze całego kraju. Nowe środki przedstawione przez premiera Attala zostały przez te organizacje odebrane jako namacalny postęp, co skłoniło je do podjęcia decyzji o zakończeniu protestów. Przez wiele dni rolnicy prowadzili protesty na obszarze całego kraju, wyrażając swoje niezadowolenie z niskich płac, surowych przepisów oraz nieuczciwej konkurencji ze strony zagranicznych produktów rolnych. Ich demonstracje skupiały się na krytyce umów o wolnym handlu, rosnących cenach oraz nadmiernych obciążeń biurokratycznych. Premier Francji ogłosił szereg planowanych zmian, w tym zakaz importu owoców i warzyw spoza Unii, które zostały poddane tiachloprydom, środkowi owadobójczemu obecnie zakazanemu w Unii Europejskiej. Propozycja utworzenia europejskich sił kontrolnych w celu zwalczania oszustw, zwłaszcza w zakresie przepisów zdrowotnych, oraz walki z importem produktów spożywczych niezgodnych z europejskimi i francuskimi standardami zdrowotnymi. Potwierdzenie, że Francja pozostanie przeciwna podpisaniu przez Unię umowy o wolnym handlu z Mercosur. Zobowiązanie do niewprowadzania nowych zakazów dotyczących stosowania pestycydów bez rozwiązania i zapewnienie, że we Francji nie będą zakazywane pestycydy dozwolone w innych częściach Unii. Obietnica udzielenia pomocy w wysokości 150 milionów euro dla hodowców oraz obniżenia podatków od gospodarstw przekazywanych z pokolenia starszego na młodsze. Pakiet w wysokości 2 miliardów euro na pożyczki dla osób rozpoczynających działalność rolniczą ogłoszony przez ministra rolnictwa. Podwojenie liczby kontroli w celu nałożenia sankcji na grupy przemysłu spożywczego i supermarkety, które nie przestrzegają prawa z 2018 roku, mającego na celu zapewnienie rolnikom uczciwych cen. Premier Attal podkreślił, że celem rządu jest odbudowa wartości żywności oraz zapewnienie rolnikom wyższych dochodów, ochrona przed nieuczciwą konkurencją i ułatwienie codziennego życia. W Hiszpanii rolnicy również borykają się z trudnościami. Wiejskie obszary kraju zmagały się z poważną suszą, spadającymi cenami skupu płodów rolnych i wzrastającymi kosztami produkcji. Dodatkowo rolnicy odczuwają presję ze strony importu tanich produktów z krajów trzecich, które nie spełniają tych samych standardów jakości i bezpieczeństwa, co hiszpańskie produkty. W odpowiedzi na te wyzwania, trzy główne organizacje rolnicze zaapelowały do rolników o aktywne uczestnictwo w proteście przeciwko nieuczciwej konkurencji ze strony krajów trzecich. Ich postulaty obejmują m.in. uproszczenie wspólnej polityki rolnej. Żądania te są zbieżne z postulatami francuskich rolników, takimi jak zawieszenie negocjacji dotyczących umowy z Mercosur, brak ratyfikacji porozumienia z Nową Zelandią oraz zatrzymanie negocjacji z Chile, Kenią, Meksykiem, Indiami i Australią, przy czym bezpośrednio kierują swe postulaty w stronę Brukseli. Organizacje apelujące o elastyczność i uproszczenie obecnej wspólnej polityki rolnej podkreśliły, że nadmierna biurokracja generuje nieakceptowalne koszty dla profesjonalnych rolników i hodowców zwierząt, utrudniając jednocześnie osiągnięcie celów związanych z ochroną środowiska. W nadchodzących tygodniach hiszpańska wieś zaangażuje się w różnorodne kampanie, które początkowo zostaną zainicjowane na szczeblu regionalnym. Przewiduje się, że w pierwszej połowie lutego w różnych regionach odbędą się mobilizacje i demonstracje mające na celu protest przeciwko niesprawiedliwości wobec rolników. Jedną z organizacji, która już ogłosiła plany protestów, jest Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos,
zachęcając do zorganizowania zlotu traktorów 21 lutego w 15 prowincjach. Inna grupa, Unió de Pagesos, również zapowiedziała protesty na ten sam dzień, skupiając się zwłaszcza na Tarragonie, gdzie rolnicy domagają się zwiększenia kontroli na granicy z Marokiem oraz zaprzestania importu produktów, które stanowią nieuczciwą konkurencję dla katalońskich wyrobów. Niepewne jest, czy protesty hiszpańskich rolników okażą się równie skuteczne co te we Francji i czy zdołają skłonić rząd i Unię Europejską do podejmowania działań mających na celu poprawę sytuacji rolników. Nie jest również jasne, czy ustępstwa ze strony francuskiego rządu będą wystarczające, aby zaspokoić oczekiwania krajowych rolników. Jednak jedno jest pewne. Rolnicy domagają się sprawiedliwości i szacunku i nie zamierzają pozostać milczący. Portugalscy rolnicy, którzy od czwartku blokowali drogi na terenie całego kraju, zdecydowali w sobotę o zaniechaniu protestów po spotkaniu z kierownictwem Ministerstwa Rolnictwa. Wskazali jednak, że ewentualne wznowienie protestów będzie zależało od spełnienia obietnic przez władze resortu. José Estevao z kierownictwa współorganizującego protesty obywatelskiego ruchu rolników Portugalii poinformował, że decyzja o zawieszeniu blokad drogowych wynika z oczekiwania rolników co do szybkiej realizacji przez ministerstwo wypłat środków dla branży rolnej. José Estevao dodaje, że mimo zawieszenia protestów rolnicy nie mają pewności, czy obietnice zostaną spełnione, gdyż nie doszło do podpisania żadnej umowy z rządem. Protesty portugalskich rolników rozpoczęły się w czwartek rano od blokady trzech przejść granicznych z Hiszpanią na wschodzie kraju. W kolejnych godzinach blokady zorganizowano również w innych regionach, w tym w Lizbonie, stolicy kraju. Główne postulaty rolników obejmują zmianę polityki rządu Portugalii, mającą na celu podniesienie cen towarów rolnych sprzedawanych przez rolników, a także obniżenie kosztów produkcji rolnej. Dodatkowo, rolnicy oczekują bardziej restrykcyjnej polityki Komisji Europejskiej wobec dostawców produktów rolnych spoza Unii Europejskiej. Z kolei rolnicy w naszym kraju są wściekli na unijną decyzję dotyczącą przedłużenia bezcłowego handlu z Ukrainą, pomimo tylu problemów, jakie to za sobą generuje. W związku z tym rolnicy ogłosili plany przeprowadzenia protestu ogólnokrajowego 9 lutego z powodu braku zgody na kontynuację polityki Unii Europejskiej dotyczącej importu żywności z Ukrainy. Na granicy pojawił się wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Michał Kołodziejczak, który po kontroli w Chrubieszowie sprawdza sytuację na przejściu w Dorohusku. Polityk niedawno zarzucił, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości nie przygotowano odpowiednio polskich służb do skutecznej kontroli towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. Jego zdaniem, w przypadku wystąpienia nieprawidłowości związanych z tranzytem lub importem z Ukrainy, służby były całkowicie zdezorientowane i nie miały precyzyjnie określonych kompetencji w sytuacjach nagłych. Rozpoczynam kontrolę na przejściu granicznym z Ukrainą w Dorohusku. Wczoraj przeprowadziłem całodniową kontrolę w Chrubieszowie. Po tygodniowym skoordynowanym działaniu służb w województwach lubelskim i podkarpackim mam pierwsze istotne wnioski. Będę utrzymywał stały kontakt z wojewodami, od których codziennie otrzymuję raporty. Zobaczcie sami, co powiedział. Dzisiaj o 4 rano rozpocząłem kontrolę na przejściu granicznym w Dorohusku, przejście graniczne Polski z Ukrainą. Jestem już po pierwszej kontroli dokumentów, które wskazują na to, jakie towary wjeżdżają przez to przejście graniczne tranzytem do Polski. I mam już pierwsze wnioski. Bardzo dużo towarów, które wjeżdżają do Polski i rzekomo jadą na Litwę, czy na Łotwę, bądź Estonię. Istnieje moje bardzo duże prawdopodobieństwo, że takie towary typu rzepak czy pszenica, bądź jakieś otręby, bądź podobne produkty jadą właśnie na Litwę na chwilę i później wracają do Polski. Tutaj dokładnie widać, ile tych produktów jest i dla mnie to są też pierwsze wnioski, w jaki sposób skontrolować te samochody, które mogą tam jechać i wrócić. Trzeba całkowicie wyeliminować takie podejrzenie. Wczoraj przez większość dnia prowadziłem kontrolę w Chrubieszowie. Tam też pierwsze wnioski. Otworzyliśmy wagony z cukrem, które wjeżdżają do Polski. I moje dzisiaj zdanie na ten temat też jest konkretne, które przedstawię premierowi Donaldowi Tuskowi w następnych dniach. Co zrobić z cukrem, który wjeżdża do Polski, żeby maksymalnie ograniczyć przyjazd tego cukru. Widziałem faktury.
ceny faktycznie są bardzo niskie, co mnie głęboko zastanawia. Zastanawia mnie też, dlaczego cukier spożywczy, który wjeżdża do Polski, nie jest badany przez sanepid. To są wytyczne sprzed ponad 10 lat, które mówią o tym, że cukru sanepid, cukru spożywczego nie bada. Kolejne wnioski to też olej, który wjeżdża do Polski, to też wnioski z kontroli wczorajszej. Wjeżdża olej spożywczy, jest zbyt mała liczba urzędników, które go kontrolują, ludzi, którzy są z weterynarii. I ta kontrola dzisiejsza i wczorajsza nieprzypadkowo odbywa się w weekend. Mnie najbardziej interesuje to, jak odbywa się właśnie kontrola w takich nefralgicznych dniach jak weekend. Jak wygląda tutaj zatrudnienie, ilość pracowników, jak my jako rolnicy jesteśmy bronieni, tak żeby maksymalnie ograniczyć napływ tych towarów do Polski, czy wyłączyć wszelkie podejrzenia. Zrobimy wszystko w następnych dniach, by wprowadzić takie procedury na podstawie tego, co też widzę ja już od dłuższego czasu, obserwuję, nie wypowiadam się często, właśnie żeby też nie wzmażać takich nerwowych ruchów ze strony urzędników, bo ciągle musimy dążyć do tego, żeby procedury, automatyzmy, które są, funkcjonują, były odpowiednie i skuteczne dla nas wszystkich, żebyśmy czuli się bezpiecznie. I ja Wam gwarantuję to, że polska granica będzie szczelna. Jeżeli dzisiaj ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, że będzie ona otwarta na towary z Ukrainy bardziej niż do tej pory, to kierunek jest tylko jeden. Ona może być dużo bardziej zamknięta i powinny być wprowadzone ograniczenia dodatkowe na przywóz kolejnych produktów, które zagrażają naszej gospodarce, naszym rolnikom, nam, jeżeli chodzi o Polskę. I ja sam osobiście będę wnioskował i robił wszystko, żeby takie ograniczenia były wprowadzone. Teraz wracam dalej do kontroli, tutaj do tej pierwszej kontroli granicznej, która się odbywa, gdzie spływają pierwsze dokumenty, idę do weterynarii, do GIHARS-u, do sanepidu, do kolejnych urzędów, które znajdują się w kolejnych budynkach i będziemy mieć kolejne wnioski, a ja tak jak mówiłem, tak zapewniam, będzie szczelnie, będzie bezpiecznie, ale sytuacja jest trudna i zostaliśmy bez wypracowanych żadnych automatyzmów przez poprzedni rząd. I o tym trzeba też mówić głośno. Służby często są zdezorientowane. Kiedy zdarzają się jakieś błędy, nieprawidłowości bądź sytuacje zagadkowe, rozkładają ręce i też często przerzucają się między sobą odpowiedzialnością. Takich sytuacji nie może być. Dodam tylko na koniec, że rząd, który obecnie rządzi, to jest 50 dni. Często słyszę też wymagania, jakoby niektórzy chcieli wymagać więcej przez 50 dni niż od innych przez 8 lat i to wzbudza moje też duże zastanowienie, dlaczego tak jest. Ale mogę Was zapewnić, zrobimy wszystko i tak będzie. Będzie bezpiecznie. A ja będę stał na straży praw polskich rolników, polskich konsumentów, polskiej gospodarki i te prawa będą dobrze chronione. Z kolei tuż po decyzji Komisji Europejskiej o przedłużeniu bezcłowego handlu z Ukrainą Władysław Skalik i Michał Urbaniak zwołali konferencję prasową, na której wypowiedzieli się na ten temat. Unia Europejska przedłuża bezcłowy handel z Ukrainą. Szanowni Państwo, hasło oszukana wieś jest nadal aktualne. Ono było aktualne przez szereg miesięcy, jeśli nie lat poprzednich, związanych z rządami tak zwanej Zjednoczonej Prawicy i okazuje się, że rządy Tuska pozwalają nam, dają nam legitymację do stwierdzenia, że to hasło oczywiście nadal jest aktualne. A dlaczego? Okazuje się, że do czerwca 2025 roku będzie obowiązywał bezcłowy handel Unii Europejskiej z Ukrainą. Komisja Europejska, jak się dowiadujemy, zatwierdziła przepisy, które, jak się okazuje, są tak samo niedobre dla polskich rolników, jak obecnie dotychczas obowiązująca umowa w zakresie handlu z Ukrainą. Okazuje się, że działania rządu Tuska to działania pozorowane, działania mające na celu zmylenie protestujących rolników. Zaledwie
tydzień temu jeszcze uczestniczyliśmy w masowych protestach polskich rolników, którzy sprzeciwiali się tej szkodliwej polityce Unii Europejskiej, która biernie była akceptowana zarówno przez rządy Zjednoczonej Prawicy, jak i przez rząd Tuska. Protesty te były dużym zaskoczeniem dla opinii publicznej, ponieważ były masowe, powszechne, no bo i powody tych protestów były niezwykle istotne dla egzystencji całej branży. Hasła, jakie mogliśmy w czasie tych protestów przeczytać, to stop dla niekontrolowanego importu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. Żądamy ustanowienia ceł i kontyngentów taryfowych w wymianie handlowej towarów rolno-spożywczych pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. Te hasła zostały zlekceważone przez rządzących, ponieważ okazało się, że działania podjęte przez Unię Europejską, jak i przez premiera, ministra spraw zagranicznych, Radka Sikorskiego, są działaniami pozorowanymi. Limity importu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy, które będą obowiązywały od 5 czerwca, dotyczą zaledwie trzech towarów, mianowicie cukru, drobiu i jaj, a przecież problem dotyczy dużo większego, szerszego asortymentu. I okazuje się, że punktem odniesienia dla tych kontyngentów będą ilości importowane z Ukrainy na przestrzeni ostatnich 2 lat, czyli w okresie kompletnie niekontrolowanego, masowego napływu tych towarów. Tak więc tego typu zapisy utrwalają fatalny stan dla polskiego rolnictwa. Równolegle do prac w Unii Europejskiej trwały bilateralne rozmowy polskich władz z ukraińskimi. Próbowano wypracować mechanizm współpracy handlowej i okazało się, że podjęto decyzję, żeby skopiować tak zwane licencje handlowe, jakie wprowadzili Bułgarzy i Rumuni. Okazuje się, że ani Bułgarzy, ani Rumuni z tego systemu nie są zadowoleni i nie spodziewamy się, by ten system licencji handlowych wprowadzonych w Polsce cokolwiek zmienił, cokolwiek poprawił, jeżeli chodzi o sytuację polskich rolników. Szanowni Państwo, jak widzimy, rządy Zjednoczonej Prawicy, ich fatalny wpływ na polskie rolnictwo mają znakomitą kontynuację w rządach Donalda Tuska. W związku z tym, Szanowni Państwo, nadal jest aktualne hasło albo kontynuacja, albo konfederacja. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Michała Urbaniaka. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Tak, słusznie, albo kontynuacja, albo konfederacja, ponieważ no już wczoraj nawet posłowie PiS-u zostali spunktowani przez Annę Bryłkę w związku z tym, że Donald Tusk prowadzi tę samą politykę, którą prowadził Mateusz Morawiecki na szczeblu unijnym. Ta polityka de facto niewiele się od siebie różni. Co z tego wynika? No wynika to z tego, że jeden i drugi podporządkowywał się interesowi elit brukselskich czy naciskom na przykład z Ukrainy w kwestiach gospodarczych, bo trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Jedna to pomoc na przykład ofiarom wojennym, a druga kwestia to pozwalanie na to, by obywatele jakiegoś innego państwa czy firmy, które w tym państwie operują, często wielkie międzynarodowe agroholdingi, mogły po prostu zalewać polski rynek towarami i tym samym wypychać z tego rynku polskich rolników. Polscy rolnicy w zeszłym tygodniu protestowali. Sam byłem na takich protestach, między innymi w Płońsku, właśnie dlatego, że nie zgadzają się na taką politykę, nie zgadzają się na to, żeby Polak był w Polsce obywatelem drugiej kategorii, by polski rolnik był traktowany jak ktoś gorszego sortu. No,
bo polscy rolnicy nie będą w stanie też konkurować właśnie z wielkimi międzynarodowymi agroholdingami, które operują na przykład na tej dużo często lepszej niż w Polsce ziemi, która jest na Ukrainie. Tam są czarnoziemy, gleba jest naprawdę obfita. Bo pamiętajmy, że mamy też inne koszty i inne regulacje. To, co obowiązuje w Polsce, wynikają te zobowiązania co do jakości produktów rolno-spożywczych wynikające z przepisów także unijnych, bo przypominam, że Polska zrzekła się de facto swojej polityki rolnej na rzecz unijnych komisarzy już wiele lat temu. No to one powodują, że ta produkcja jest inna niż na Ukrainie. Tam można produkować wiele rzeczy taniej i też gorszej jakości. A te towary do Polski jakoś wjeżdżają i wielu przymyka na to oko. No, nie wierzmy w to też, że tam te wielkie agroholdingi mają jakieś straty, bo nie. W zeszłym roku ogłosili, że to był naprawdę dobry rok, że wyniki były naprawdę niezłe. A co ciekawe, na przykład jeszcze sektor buraka cukrowego dla Polski istotny. W Polsce burak cukrowy jest uprawiany. No to tam ten sektor miał rekordowe zbiory 12 milionów ton, co potencjalnie może wjechać do Polski za chwilę. Widzieliśmy w zeszłym roku obrazy kukurydzy na pniu. 100 tysięcy hektarów przecież zostało w zeszłym roku niezebranych. Mówię o roku 2022. Teraz jeszcze konkretnych danych na rok 2023 nie mamy, ale pamiętajmy, jak wielkie straty dla polskiej gospodarki to przynosi. Jak wielkie problemy przynosi to zwykłym polskim rodzinom. Bo pamiętajmy, że jedno gospodarstwo rolne utrzymuje nie tylko często rodzinę samego gospodarza, ale też kilka rodzin osób, które pracują na tym gospodarstwie. Więc to często mogą być tragedie rodzinne. Ludzie będą tracić pracę, ludzie będą mieli problem z utrzymaniem. Więc no, te niesprawiedliwe warunki, one wynikają także z tego, na co zgadzał się rząd Morawieckiego, na co kontynuuje tę politykę rząd Donalda Tuska, Europejski Zielony Ład, zakaz hodowli klatkowych, ugorowanie, tak? 4%, a docelowo 10% ziemi miałoby leżeć odłogiem i nie być ugorowana. No tak jak ktoś państwu by zabrał 10% pensji i powiedział, no nie ma i nie będzie, nie będziecie tej części państwo zarabiać. To jest mniej więcej ten sposób myślenia, tak? Że jeśli ziemia będzie ugorowana, to z niej rolnicy też nie zarabiają. I tak być po prostu nie może. Ograniczanie produkcji zwierzęcej. To są kierunki, w których idzie Unia Europejska. To trzeba zatrzymać, a na to zgadzał się i Morawiecki, i Tusk. To trzeba zatrzymać, Europejski Zielony Ład trzeba zatrzymać. Ta forma jest nieakceptowalna dla Polski. Ta umowa, która teraz handlowa między Unią Europejską a Ukrainą, jest także nieakceptowalna dla polskich rolników. A to, co Polska też mogłaby zrobić i to, czym mógłby się zająć rząd Donalda Tuska, gdyby pokazał, że jest rządem propolskim, i apeluję do niego, żeby pokazał, czy jest jednak rządem propolskim, czy interesują go interesy, czy interesuje go dobro Polaków, to jest między innymi to, by nakłonić Ukrainę do wycofania skargi do Światowej Organizacji Handlu, bo jest cały czas aktywna skarga na Polskę w sprawie właśnie importu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. No tak być nie może. Jeśli jest to nasz sojusznik, jeśli jest to państwo, które jest nam przyjazne, to niech tę skargę wycofa. Krótka piłka. Dziękuję. Dajcie znać w komentarzu, jak wy uważacie. Czy w Polsce też dojdzie w końcu do momentu, kiedy nasz rząd będzie dbał o sprawy naszych rolników i tak jak we Francji czy Portugalii protesty zostaną całkowicie zawieszone, a postulaty rolników zrealizowane? Kanał Rolnictwo, bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje. Jesteśmy dla Was na największych wydarzeniach. Jeździmy na protesty za granicę. Sprawdzamy, jak wyglądają Wasze plony oraz pokazujemy, jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.